Słuchajcie, jestem właśnie w Puławach w parku pałacowym Izabeli Czartoryskiej i znalazłem wejście do podziemi, gdzie po prostu no nie da się wejść, bo jest zakratowany. Ale o, mniej więcej mogę wam pokazać, co jak tam wygląda. Szału nie ma. Powiem szczerze, to już lepiej było w Bochotnicy, bo tam to przynajmniej coś ogólnie było. Tutaj widać, że mają w dupie turystów i woleli zakratować, zamiast udostępnić to zwiedzającym. No przykre po prostu, że wiele fajnych zabytków i miejsc jest niedostępne dla zwiedzających. Oto mamy jakieś kolumny, ale to było ciosane ręcznie przez rzemieślników. Bo właśnie z tego materiału został wybudowany pałac. Między innymi. No dobra, trzymajcie się, piorun elektryczny.